Dziękuję za to miłe zaproszenie. Kochani, i tak się składa. Nie wiem czy będziecie z tego zadowoleni, czy nie, że przez najbliższych kilka lat będę częściej troszkę w wiśle niż raz na rok. No, może jedni będą zadowoleni, drudzy nie. No bo jeszcze się taki nie narodził, żeby wszystkim dogodził. Prawda? To jest rzecz naturalna i ja jestem tego świadomy. Wiem, że niektórzy mnie lubią, dziękuję. Niektórzy mnie nie lubią. Tak się zastanawiałem kiedyś, czy ja mam kogoś, kogo nie lubię. Wiecie, to nie chodzi o deklaracje, bo deklaracje bardzo łatwo jest składać. Bardzo łatwo jest składać deklaracje. To nie my toniemy w deklaracjach deklarujemy ojej teraz ci uczciwie powiem bo szczerze ci mówię teraz a przedtem no takimi jesteśmy zbawco prowadź zawsze mnie bo trudna droga ma a ja dziękuję Bogu za dowody jego prowadzenia, i wierzę, że to o co prosiliśmy go, o co modliliśmy się, on spełni, i dzisiejsze słowo, które będziemy czytać, wyjdzie naprzeciw potrzebom każdego z Was na tym miejscu jak również każdego z tych którzy być może w przyszłości będą odtwarzać te słowa zapisane dzisiaj 15 wrzesień tak Właśnie. Czy znamy datę dzisiejszą? Jeszcze aha. Ja celowo tak też pytam. Ale do rzeczy. Kochani, czasami mam mniejsze, czasami większe rozterki, bo mówię, Panie Boże, ty znasz potrzeby swojego ludu, Ty znasz potrzeby Twojego zboru, Ty znasz potrzeby Twoich dzieci, Ty znasz potrzeby moje, Ty znasz potrzeby każdego z nas. Co jest najbardziej na dzień dzisiejszy potrzebne? A tych potrzeb jest wiele, nie? Te potrzeby są zróżnicowane, czyż nie? Nieraz stawiam pytanie, co jest najważniejsze w życiu chrześcijańskim? Pada odpowiedź miłość. Dobrze. A jeśli ktoś powie wiara, nie ma racji? A jeśli ktoś powie cierpliwość, nie ma racji? Też ma rację. No to co jest najważniejsze? Ja od czasu do czasu przypominam pewną lekcję, której udzielił mi, nam, jako uczniom zawodu, nasz nauczyciel. Niektórzy z Was pamiętają, bo ja w niedalekim skoczowie uczyłem się zawodu i nigdy w życiu nie przypuszczałem, że kiedyś będę. Mechanikiem ludzkich serc. Jak to, jak to Pan Jezus powiedział do Piotra, mówiąc o Jego zawodzie: Będziesz rybakiem ludzi. Ja planowałem w życiu karierę zawodową. W najśmielszych moich jakichś przewidywaniach nie, było, nie była posługa y, y, duchowa. Zresztą w tym czasie y, byłem obok. Duchowych spraw w sercu. I któregoś dnia nasz nauczyciel Michalik Jan, niektórzy z Was go jeszcze pamiętają, zebrał nas uczniów i mówi, pyta się: Słuchajcie, chłopaki, uczycie się mechaniki samochodowej, która część w samochodzie jest najważniejsza? No, oczywiście, silnik. Tak. Rywalizowaliśmy ze sobą, zmienialiśmy hamulce, kierownica, paliwo, kierowca, no ale kierowca to nie jest część samochodu, prawda? Która część samochodu jest najważniejsza? Wy wiecie? Koła. O, koła, no nawet jedno koło, wiecie? Mój kolega przekonał się, jak ważne jest piąte koło u wozu, bo nie miał tego piątego koła i nie dojechał na ważne spotkanie. I wiecie, wtedy nasz nauczyciel zawodu zaskoczył mnie i powiedział, słuchajcie, najważniejsza część w samochodzie to jest ta, która jest zepsuta. ta której brakuje, bo ona albo w znacznym czy mniej znacznym stopniu utrudnia jazdę. Wiecie, ja ponad 500 kilometrów przejechałem samochodem z awarią hamulca. Nie miałem hamulców. Przejechałem. Dało się. No, ale bez koła by się nie dało przyjechać. Prawda? Więc albo, albo utrudnia, albo wręcz niemożliwe. Moi drodzy, Pan Jezus przygotowuje sobie Kościół, a słowo Kościół w Piśmie Świętym ma. Szerokie znaczenie, ma szerokie znaczenie. Wspomnę przynajmniej trzy, bo to jest: to są wszyscy ludzie wierzący, generalnie. To jest lokalny zbór, w mniejszym wymiarze, ale w najmniejszym wymiarze to jest moje i Twoje serce. Czy nie wiecie, że jesteśmy świątynią Bożą i Duch Święty mieszka w Was? I On przygotowuje sobie kościół z popękanymi ścianami, odpadającym tynkiem, cieknącym dachem. Tak? Jaki jest budynek Twojego Kościoła? Twojego serca? Rywalizujesz w, w zrozumieniu proroctw, rywalizujesz z innymi w interpretacji Pisma Świętego. A jaki jest stan ścian? Budynku świątyni Twojego serca. Jaki jest stan dachu Twojego serca? My znamy te słowa. Wskaże tylko piąty rozdział Ewangelii. Przepraszam, piąty rozdział listu do Efezjan, gdzie apostoł Paweł na przykładzie rodziny albo inaczej. Albo inaczej, dla rodziny wskazuje ideał miłości Chrystusa, który umiłował swój kościół w taki sposób, że oddał swoje życie za niego po co? Aby go uczyścić, oczyścić? Ja by go przysposobić, i żeby ten kościół był w efekcie jaki? Pamiętacie? A jej. No. Bez zmazy i bez skazy, otwórzcie piąty rozdział. Przypomnijmy sobie, niech te słowa wybrzmią. Niech Duch Święty. Przemówi do naszych serc, abyśmy usłyszeli te słowa w naszych sercach, spoglądając wzrokiem na zapis Pisma Świętego. Piąty rozdział Listu do Efezjan. Macie otwarte? Otwórzcie, śledźcie wzrokiem to, co czytam. Bardzo proszę. Od wersetu 25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. W Biblii Gdańskiej tam jest użyte bez braku. Bez braku. Ja często, ja często odwołuję się do pewnego przykładu, że w fabrykach, w zakładach produkcyjnych jest taka komórka, dzisiaj nazywa się to kontrola jakości, a dawniej nazywała się to komórka brakarzy. Bo to byli ludzie i przez ich ręce przechodził każdy produkt wychodzący z, z zakładu i oddzielali. Ten jest bez braku, pierwszy gatunek, a ten ma wadę, ma brak i potem był sprzedawany jako towar wybrakowany, jako towar drugiego czy trzeciego gatunku. Jezus pragnie przysposobić sobie Kościół pełen chwały. Czy mój zbór w Wiśle jest pełen chwały? Bez zmazy, skazy, braku, ale żeby był święty i niepokalany. Oj, Panie Jezu, nie wiem, czy to jest realne. Panie Jezu, nie wiem, czy, 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 czy nie zawiedziesz się. Hmm. Czy myślicie, że Pan Jezus oczekuje ode mnie, od Ciebie rzeczy nierealnych, niemożliwych? To diabeł wymyślił, że Bóg ma wymagania od człowieka niemożliwe do spełnienia. Że Boże przykazania są niemożliwe do spełnienia. I dlatego pan Jezus przyszedł, żeby znieść, żeby zniżyć pułap, bo to, co Bóg dał Izraelitom, okazało się niemożliwe do, spełnie, do spełnienia. No i tak wielu ludzi powtarza te słowa, nie zdając sobie sprawy z implikacji, do czego takie twierdzenie prowadzi, albo o czym takie twierdzenie świad świadczy. A więc moi drodzy, przypominamy sobie pewnego młodzieńca, który przyszedł do Pana Jezusa z pytaniem, co mam czynić, aby być zbawionym. Pan Jezus wyszedł naprzeciw i powiedział mu, co ma czynić. Ten młody człowiek zasmucił się, a pan Jezus powiedział mu: Jednego ci brak. Wy wiecie, dlaczego pięć panien nie weszło na ucztę weselną? Bo czegoś im zabrakło. Wy wiecie, dlaczego w innej przypowieści pan Jezus powiedział, że pewnego gościa, który bardzo chciał uczestniczyć w uczcie weselnej przygotowanej przez gospodarza, przez króla, został wyrzucony i nie wszedł na tą ucztę. Dlaczego? Bo mu czegoś było brak. Czy wiesz, co jest dla Ciebie najważniejsze? To, czego Ci brak. A my sami nieraz wypowiadamy długą listę tego, czego nam brak. Najczęściej ludzie mówią: Brak mi cierpliwości. Jakie jest usprawiedliwienie dla braku cierpliwości? Jeśli ja jestem cierpliwy, niespotykanie, jak mnie nikt nie denerwuje. O, nie ma bardziej cierpliwego człowieka. Brak mi już siły. Jakie jest usprawiedliwienie dla braku siły? Jakie jest usprawiedliwienie dla braku czegokolwiek? Najważniejsza w Twoim życiu jest ta rzecz, której Ci brak. Bo wiecie, jeśli mam awarię, hamulca to ja nie zachwycam się tym że mam dobry układ kierowniczy sprawny silnik ale wtedy szukam tego elementu którego mi brakuje żeby ten samochód wrócił do pełnej sprawności logiczne normalne który organ naszego ciała jest najważniejszy serce czy mózg a może wątroba? Ten, który nie domaga, już łatwiej nam teraz odgadnąć. Ten jest najważniejszy. Dla jednych to jest serce, dla innych nerki, dla innych naczynia krwionośne. Bo on utrudnia Twoje życie, albo kładzie Cię do łóżka, albo wręcz przerywa Twoje życie. Moi drodzy, przychodzimy do zboru, przychodzimy do Kościoła. I co nam to daje? Jakimi z tego miejsca wychodzimy? Wzmocnieni? Nie zawsze. A dlaczego? Czasami zniechęceni. Czasami jedni drugich zniechęcamy. Dlaczego? Dlaczego? Ja mam taki zwyczaj, pamiętajcie, że często w kazaniu sprawdzam, jak uważnie słuchaliście tego fragmentu Biblii, który był czytany jako motto naszego studium dzisiejszego. Brat Artur czytał, on wie na pewno. Nie, 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 nie szukamy, nie szukamy. Tekst, pa, pamiętamy. A zapamiętaliśmy, gdzie był zapisany, Aha. ale co tam było zapisane? Hm? Nie, nie. Mało zabiegajcie. Coś więcej. Coś więcej. Elu, masz otwarte, przeczytaj głośno, przypomnij, niech te słowa wybrzmią jeszcze raz. Trzeci werset. Abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Co to jest wiara? Co to jest wiara? Skupimy się i chcemy dzisiaj odczytać pewne myśli. Dlatego, że słowa zapisane, wiecie, niby znamy je, posługujemy się nimi, ale czasami mamy problem ze zrozumieniem ich znaczenia. Wiecie, przy innej okazji pewien dostojnik żydowski przyszedł do Pana Jezusa, żeby go przetestować. Wiecie, oni tak egzaminowali Pana Jezusa. Nie dlatego, że chcieli się coś od Niego dowiedzieć, ale chcieli Go przeegzaminować. Dziesiąty rozdział Ewangelii Łukasza, werset 25 i 26. Otwórzcie, śledźcie w swoich Bibliach. Łukasz, 10 rozdział, 25 i 26 werset. Do to pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić życia wiecznego? Ale wiecie, pan Jezus odwrócił tę rolę i teraz on postanowił przeegzaminować tego, który. Przyszedł, aby go wystawić na próbę i pyta Jezus, A co napisano w zakonie? I jak czytasz? I jak czytasz? No a jak można czytać? No, ja dzisiaj pokażę Wam pewien przykład, jak można czytać. A przede wszystkim chcę powiedzieć Wam, że można czytać pobieżnie, powierzchownie, bez zrozumienia, i to jest najpowszechniejszy sposób czytania. Wiecie dlaczego ludzie nie lubią czytać? Bo jak czytają, to nie rozumieją tego, co czytają. Bo nie umieją czytać. Bo umieć czytać to coś więcej niżeli znać literki i składać je w wyrazy. Umieć czytać, to czytać ze zrozumieniem. Ludzie nie umieją czytać ze zrozumieniem. Ludzie nie umieją słuchać ze zrozumieniem jeden drugiego, gdy rozmawiają. Niestety. A więc te dwa pytania są niezmiernie: co jest napisane w prawie, w Piśmie Świętym? I jak czytasz? Chcę wrócić do tej myśli Judy. Zabierając się do pisania o Was o zbawieniu, zabierając się do kazania o zbawieniu, uznałem za stosowne napisać. Napomnieć Was. Wiecie co to znaczy? Napomnieć Was. Hej, napomnienie to jest postawienie kogoś na baczność. Napomnienie to jest zwrócenie uwagi. Napomnienie zawiera w sobie element przypomnienia. Abyście podjęli walkę o wiarę która została raz na zawsze przekazana się. Co to jest wiara? Co to jest wiara? No pewność, zaufanie, coś czego nie widzimy. Wiecie, my myślimy obrazami, taki jest nasz proces myślenia, że tylko tyle rozumiemy, ile Widzimy. Dlatego między rozumiem a widzę, nawet w potocznej mowie, jest znak równości. Gdy komuś wyjaśniamy pewne sprawy, ktoś mówi, no teraz widzę to jaśniej. Czyli rozumiem. Słowo rozumiem i widzę to jest to samo. Gdy słyszymy jakikolwiek wyraz, błyskawicznie następuje skojarzenie z obrazem i, i, i rozumiemy. Gdy słyszymy krzesło, drzewo, samochód, rozumiemy te słowa. Ale jeśli ktoś nam powie w obcym języku Windows, Kamsi Hamnida, czy inne słowa, to jak nie mamy skojarzenia z obrazem, to mówimy, nie wiem o co chodzi. Moi drodzy, wszystko można narysować, nawet emocje można narysować, bo gdy słyszymy miłość, to mamy obraz. Gdy słyszymy smutek, to mamy obraz. A jak narysowalibyście wiarę? Hmm? Znak zapytania? Znak zapytania to jest symbol wątpliwości. Odwrotnie. Jak narysowaliście wiarę? Wiecie, my jesteśmy specjalistami, jak powiedziałem, od różnego rodzaju interpretacji Pisma Świętego. Ale w prostych rzeczach. My mamy podjąć walkę o wiarę. A co to jest wiara? W jaki sposób my mamy walczyć o wiarę? Za chwilę o walce sobie powiemy. Kochanie, no co to jest wiara? Czym byśmy ją zilustrowali? Jak byśmy ją narysowali? Wiecie, że dzieci mają najbuźniejszą wyobraźnię. I przypominam, że przed wielu, wielu laty w pewnej grupie dzieci na lekcjach religii postawiłem to zadanie. Kilku i kilkunastoletnie dzieci, już takie szkolne dzieci. Niektóre nie miały wyobraźni, nic nie narysowały, czy coś tam po, pokreśliły, ale byłem zaskoczony dwoma rysunkami. Wiecie co? Te dzieci narysowały wyciągniętą rękę. Komu z Was wiara kojarzy się z wyciągniętą ręką? Zastanawiałem się, dlaczego dziecko. Rysując wiarę, wyciąg... narysowało wyciągniętą rękę. Byłem zaskoczony ich odpowiedziami również. Ale chcę Wam to powiedzieć, dlaczego tak jest. Wiecie, do czego służy ręka. Jeżeli przychodzisz do kogoś i chcesz mu wręczyć prezent, a wyobraź sobie, że jeszcze chcesz mu wręczyć drogocenny prezent. Drogocenny prezent, nie jakiś tam tani perfum za 10 zł. Drogocenny prezent. No wyobraźcie sobie, przychodzicie do mnie z takim prezentem. I ja mówię, no fajnie, że chcesz mi dać. Ręce złożę z tyłu. Postaw tam w kącie, później zobaczę, co tam mi przyniosłeś. Postawilibyście go w kącie? Tak? Teraz tak. Aha, no teraz tak. Wiecie, co jest najważniejsze w obdarowywaniu? Chęć przy... No ch Chcę przyjąć, postaw tam. No już nie w kącie, na stole. <grydy> Dobra, no. Później się zobaczę. Co jest, na... co jest najważniejsze w obdarowywaniu? To już, jest, to już jest reakcja, ale w momencie obdarowywania. Kochani, wy to wiecie, nie wiem czemu nie trafiacie w to. Nie, to jest reakcja. Co jest najważniejsze w obdarowywaniu? Przyjęcie. <laughs> Przyjęcie. Więcej. Ja, jakie, proszę? No to jest reakcja. Kochani, gdy przynosimy prezent, to co robimy z prezentem? Dajemy, jeszcze inaczej się to nazywa. Wręczamy. Wręczamy. I najważniejszym momentem w obdarowywaniu jest przekazanie, czyli wyciągnięcie ręki. Nikt po prezent nogi nie wyciąga. Rozumiemy? Moi drodzy, jeżeli witamy się serdecznie, to podajemy rękę. Jeżeli jesteśmy skłóceni i chcemy się pojednać, to co podajemy? Co wyciągamy? Wyciągamy rękę. Jeżeli fizyczne dary odbieramy fizyczną ręką, to czym odbieramy duchowe dary? Czym odbieramy duchowe dary? No, duchową ręką. Zbawienie odbieramy od Boga duchową ręką. Czym? Wiarą. Ktoś napisał pięknie słowa piosenki, które śpiewała kiedyś. Lucyna Kapralska, i tam był ten motyw: Wyciągnij rękę wiary, i bierz. Duchowe dary: Wyciągnij rękę, i bierz. No a to teraz, jak to mamy walczyć o wiarę? Słowo walka. Również jest słowem, które ma wiele znaczeń. I jak je rozumiemy, jak je czytamy. My walczymy, prawda? Sprzeciwiamy się, bo walka to jest przede wszystkim opór przeciwstawienie się. Ktoś źle mówi, źle mówisz, bracie, ja wiem lepiej. Mylisz się, siostro! Ja wiem lepiej, to tak trzeba rozumieć, to tak ja tu wiem najlepiej. Wiecie, ileż takich błędów popełniamy? Czy to jest walka Boża? Walka o wiarę. Otwórzmy list do Hebrajczyków. My do niego wrócimy dzisiaj jeszcze raz, ale w tej chwili rozdział 12. I werset 12. Tylko to jedno zdanie. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana wyprostujcie. Opadłe ręce. Opadłe ręce. Kochani, jeżeli chcemy mieć kondycję, jeżeli chcemy mieć sprawne ręce, to trzeba o to zabiegać. A tym tą walką o sprawne ręce jest co? Jest ćwiczenie, jest praca. Jest praca. I wiecie co Bóg mówi? Że my, ludzie wierzący, często te nasze duchowe ręce mamy takie obwisłe. I Bóg chce dać ci prezent i chce ci go wręczyć. Ale jak ci go ma wręczyć? Ale jak ci go ma wręczyć? Jak ty nie ćwiczysz, jak ty wiarę sprowadzasz do światopoglądu, a walkę o wiarę sprowadzasz do kłótni religijnych, nawet wewnątrz zboru. Powtarzam, wiara to nie światopogląd. Wiara to nie wyznanie. Wiara to nie liturgia, którą odprawiamy o zgrozą. Gdy słyszę czasami, moi drodzy, słowa, no to odśpiewajmy pieśń, albo modlitwę zmówi ten i ten brat, ręce opadają, ale z innego powodu. Z innego powodu. Otwórzmy list do Tymoteusza. List do Tymoteusza. Drugi list. Przepraszam, pierwszy list. Czwarty rozdział. Czwarty rozdział, werset siódmy i ósmy. Ja te słowa przy różnych studium. Przywołuję dzisiaj przy studium na temat walki o wiarę. Apostolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem, cielesne ćwiczenie przynosi niewielki pożytek. Bo cielesne ćwiczenie przynosi jaki pożytek? Sprawność cielesną. Ludzie, którzy ćwiczą cieleśnie, są sprawni. Są sprawni. Mają sprawne ręce, mają sprawne, sprawnie funkcjonuje ich organizm. Natomiast pobożność do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa, to mowa i warta chętnego przyjęcia. Ćwicz się. Ćwicz ręce duchowe, ćwicz wiarę, bo to jest pobożność, to jest życie po Bożemu. Moi drodzy, powiem wam aktualnie. Dzisiaj w świecie również w kościele jest tylu ekspertów od problemów społecznych, jakie mamy. Tyle ekspertów od pandemii, od COVID-a, co jeden to większy ekspert. Ale ja pytam, gdzie są eksperci od życia po Bożemu? Gdzie są eksperci od rozwiązywania konfliktów w rodzinie? Gdzie są eksperci od zapobiegania rozwodom? My, owszem, sprzeciwiamy się grzechowi w świecie, jesteśmy skłonni występować przeciwko różnej niemoralności, ale dlaczego nie powiemy stop grzechowi w zboże, stop grzechowi w rodzinach? Dlaczego nie powiemy stop przemocy fizycznej i psychicznej, rodziców wierzących rodziców nad dziećmi? Gdzie są ci eksperci, którzy będą uczyć, jak rozwiązywać problemy w rodzinie, w małżeństwie, w zboże? powiecie to trudne. Tak, to bardzo trudne. Łatwiej jest być ekspertem od COVID. -a. Łatwiej jest być ekspertem od LGBT i innych problemów. Ale czas, moi kochani, na to, aby zadbać o budynek kościoła własnego serca, aby ściany twojego serca nie były popękane, aby dach nie ciekł, aby tynk nie odpadał, a okna nie oszklone. Juda. Zatroszczył się o to pod natchnieniem Ducha Świętego i powiedział: Uznałem to za konieczne, aby Wam to napisać i napomnieć, abyście podjęli, a raczej to greckie słowo mówi, abyście podejmowali. Bo to nie jest coś, co raz podejmuje na zawsze. Ta walka to jest ćwiczenie, to jest to, co czynimy i podejmujemy każdego dnia więcej, nawet wiele razy w ciągu jednego dnia. Dlaczego bracia i siostry rodzeństwo ze sobą nie rozmawia? Dlaczego bracia i siostry rodzice się nie odzywają do swoich dzieci? Gdzie są specjaliści od rozwiązywania tych problemów? Gdzie są specjaliści od naprawiania pękniętych murów, o których prorok Izajasz mówi? Gdzie są specjaliści o odbudywa, odbudowywania ruin, w których leżą nasze domy? Gdzie są specjaliści? Czemu ich nie widać? Gdzie są specjaliści, specjalizujący się w interpretacji i udowadniający, że ich interpretacja proroc jest najważniejsza i, naj, i, naj, i najpoprawniejsza. Moi drodzy, walka o. Ale gdy mówimy o walce, to pozwólcie, bo Biblia mówi o dwóch rodzajach walki. Walka o, o coś. Rozumiemy to. Walczymy o coś. Walczymy o to, żeby nasz dom był oazą miłości. My o to walczymy od 44 lat z naszą, z naszą, z moją małżonką, i dziękujemy Bogu za 44 lata szczęśliwego małżeństwa. I dziękujemy za to Bogu. I wierzę, że to Bóg może uczynić w każdym małżeństwie. Jestem taki, który wierzę, że nie ma małżeństw niedobranych. Wierzę tylko, że są tchórzowie, którzy zamiast walczyć o miłość, to uciekają jak tchórze. Tak. Tchórzy jest wielu. Walka o, walka o miłość. Jezus Chrystus walczy o nas. Bóg walczy o nas. Walczy o nas? Czy mężu walczysz o swoją żonę, czy machasz ręką? Czy żono walczysz o swojego męża, czy machasz ręką? Ale drugi rodzaj walki to jest walka z. Rozumiemy? Walka z. Widzicie różnicę walki o i walki z? Ale w języku polskim ta jedna literka, spójnik z, ma dwa znaczenia. Wiecie o tym? Ma dwa znaczenia. Spójrzmy na relację zapisaną w pierwszej księdze Mojżeszowej historia. Jakuba wracającego po latach rozłąki do Ezawa, swojego brata i miał ciągle świadomość, że Ezaw będzie się mścił. 32, drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. 32 drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. I tam jest od 22 wersetu, w tym 32 rozdziale, opisana sytuacja, kiedy Jakub, przestraszony, czyni przedsięwzięcia, jak się uratować, posyła łapówkę przed sobą. Tak. <laughs> Ktoś powie: Nie, 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 to nie była łapówka, to był prezent. <laughs> Oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Nie oceniam i wycofuję to, to zdanie. Poseł. Potem podzielił swoją rodzinę na obozy, Mówi, no jak jedna zostanie zaatakowana, to druga się jakoś ocali. Szukał takich ludzkich sposobów. I został sam. I został zaatakowany. Nie, nie. Czy został zaatakowany? Nie. On nie został zaatakowany. Przyszedł do niego ktoś. Kogo Jakub nie rozpoznał, podejrzewał, że to ktoś drogi jemu i rozpoczął walkę z nim. Ale przeczytajmy, przeczytajmy tą relację od 24 do 28 wersetu. Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim pewien mąż, aż do wejścia w zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy, zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on, Jakub, odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Hmm. Ciekawe, od kogo on chciał przyjąć to błogosławieństwo? Czy Jakub wiedział, z kim... Walczy, czy nie wiedział? Z kim? Z kim? I teraz popatrzmy. Wtedy ten, ten, ten ktoś rzekł do Jakuba. Zapytał Jakuba: Jakie jest Twoje imię? Odpowiedział Jakub. Wtedy usłyszał takie słowa. Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Czytamy? Jak to czytamy? Co to znaczy Jakub walczył z Bogiem? No jak to? No z przeciwnikiem. Traktował go jako przeciwnika. Tak? No i kochani, no i wyobraźcie sobie, że przeciwnikiem w walce Jakuba był Bóg, i Jakub zwyciężył Pana Boga. Pasuje? Nie. Bóg odszedł pokonany. Bo jeżeli przeczytamy, że Jakub walczył z Bogiem po przeciwnych stronach, czyli przeciw, i zwyciężył, to Bóg został pokonany. Czy wiecie, że dlatego Jakub zwyciężył, że walczył z Bogiem po jednej stronie? I dlatego zwyciężył. Czy ty walczysz? Z Bogiem, czy walczysz z Bogiem? Jeśli mamy walczyć z, to wróćmy do listu do Hebrajczyków, bo powiedziałem, że jeszcze do niego zajrzymy. Rozdział również dwunasty. List do Hebrajczyków również dwunasty, gdzie autor zwraca uwagę właśnie na te omdlałe ręce, opuszczone i kolana zwiotczałe. I mamy walczyć o sprawność, czyli ćwiczyć. Mamy walczyć o. Ale w czwartym wersecie, w czwartym wersecie, w Biblii Gdańskiej jest tak napisane: Wy jeszcze nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce z grzechem. Aha. Tutaj ten nowy przekład już używa partykuły bardzo zrozumianej, że to jest po przeciwnych stronach. Ale moi drodzy, czy Jakub walczył walcząc z Bogiem? Bo tam jest. Ta literka z w przekładzie na język polski. Czy walczył przeciw Bogu? Co napisane? Jak czytasz? I niektórzy, bo słyszałem takie komentarze, że Jakub walczył z Bogiem jako przeciwnikiem. No to. Okazał się silniejszym, zwyciężył Boga. I wiecie, wracając do pierwszej księgi Mojżeszowej, do, tej, do, tej, do tego ostatniego zdania, jakie Jakub usłyszał przy okazji zmiany imienia, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi. I dwa razy z. I zwyciężyłeś. Ale, moi drodzy, właśnie sposób odczytania walczył z Bogiem po jednej stronie, ale przeciw ludziom z drugiej strony i dlatego zwyciężył. Ta historia jest nam dzisiaj przywołana nie po to, abyśmy tylko poznali fragment przeszłości, ale kochani, Pan Bóg pragnie zmienić imię każdego z nas. Pan Bóg pragnie zmienić imię każdego z nas, bo imię ma znaczenie. Dzisiaj nadają rodzice dzieciom imiona kierując się różnymi argumentami. Takie imiona lubią, takich imion nie lubią, takie imiona kojarzą im się z kimś. Dlaczego nikt z rodziców nie nadałby dzisiaj imienia dziec chłopcu judasz? Wyrządziłby mu olbrzymią krzywdę. Wiecie, po drugiej wojnie światowej urzędowo. W, w Polsce, jeśli ktoś miał imię Adolf, to z urzędu były wezwania do zmiany imienia. Wiecie o tym? Ci, którzy pamiętają, yy, Władysławie, pamiętasz? Ja znam osobiście dwóch, proszę. Więc, i, więc były, były pewne obowiązki zmiany, zmiany imienia. Bóg chce zmienić i nadać tobie nowe imię. Jeśli będziesz walczył z Bogiem przeciw grzechowi, wtedy będziesz zwycięzcą. Dlatego, moi drodzy. Podsumowując dzisiejsze rozważanie, dość obszerne, wielowątkowe. Mówicie, mam świadomość, że jestem rzadko w Zbożie Wiśle, a chciałbym tak wiele powiedzieć. Chciałbym jak najwięcej przekazać, zainspirować, pobudzić, żebyście nie czytali powierzchownie Pisma Świętego. Żebyście porównywali różne przekłady, bo one się ubogacają. Żebyście nie przeciwstawiali jednego przekładu drugiemu przekładowi, mówili ten jest lepszy, tamten gorszy, bo każdy ma swoje lepsze i gorsze formy tłumaczenia. Ale ktoś powiedział, niedawno to słyszałem, przyswoiłem sobie, bardzo mi się podoba to, to zdanie. Biblia, traktując ją jako książkę, bo to jest książka, prawda? Ta, ta, ta sama celuloza, ta sama farba drukarska, te same znaki pisarskie. Ale i, i, i powiedział ktoś tak, że Biblia jest jedyną książką, która może być dobrze zrozumiana pod warunkiem, że będzie czytana z jej autorem. Podoba Wam się to? Biblia może być dobrze zrozumiana pod warunkiem, że będzie czytana razem z jej autorem. Jeśli będziesz próbował ją zrozumieć swoim własnym rozumem, zrozumiesz po swojemu. Ale jeśli chcesz ją rozumieć po Bożemu, to możesz ją zrozumieć wtedy, gdy będziesz czytał ją z jej autorem. I tego życzę sobie i Wam, abyśmy zadbali o kościół w tym mikrowymiarze, w którym pragnie zamieszkać Pan Jezus, Duch Święty, Bóg. Aby ten kościół był schludny, czysty. A wtedy nasz zbór jako Kościół Kościołów będzie schludny, będzie czysty. Wtedy będziemy rozumieć, co to znaczy walczyć o wiarę. Wtedy będziemy rozumieć, co to znaczy walczyć z Bogiem, co to znaczy walczyć z grzechem. I wtedy doświadczymy tego zwycięstwa. Tego zwycięstwa. Bo Bóg wyciąga do nas rękę. Czym możemy tą rękę Bożą uchwycić? To jest duchowy wymiar. Czym możemy tą duchową rękę uchwycić? Duchową ręką wiarą. Wiarą. Niech Duch Święty utrwali w Waszych sercach. Te myśli, które wychwyciliście z dzisiejszego studium, i niech one staną się pomocne w codziennym życiu, w naśladowaniu Jezusa Chrystusa, aby w dniu, gdy On powróci, niczego nam nie brakło. Amen.